Ark z zakopanym złotem składa się ponownie z jedynie dwóch odcinków, które są prześmiewcze i taką mają konwencję. Jeśli macie ochotę się jakoś tam zrelaksować, to może być to spoko odskocznia na jakiś czas, ale o tym za chwilę. Plusem odcinka jest granie w piłkę samym sobą, przynajmniej masz świadomość, że wygrasz. Tsunade także zastosowała bardzo surową karę, ponieważ za niewykonanie misji wysłałaby trójkę geninów do akademii, a to tak naprawdę jest blokada ich rozwoju na co najmniej rok. Plusem tego odcinka jest Kiba, który rzeczywiście słusznie skwitował Naruto, że znaleźli się w słabej sytuacji przez niego, gdyż ten pomimo ciągłych porażek w konkurencjach poszukiwawczych z Inuzuką, ciągle opierał się na swoim przekonaniu, że jest najlepszy, przez co chociażby Hinata została zraniona. Do tego później Kiba podejrzewał, że Naruto i Hinata nie są prawdziwi, mimo tego, że Akamaru nie wyczuł żadnej różnicy w ich zapachu. Mądre to było. No i w końcu podkradanie tożsamości innych jest dość mocne, jako że osoby, które kradną twarze, wyglądają na takie, które także są zdolne do skopiowania stylu mówienia itd. i tylko przez mimikę twarzy można by ich odróżnić. Minusem jest to, że trochę nudno tutaj było przez jakąś pierwszą połowę. Rzeczy niewiadomych nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 6. W tym odcinku bardzo spoko Hinata obroniła chłopaków przed spadającymi głazami, wyglądało to dobrze. Pomysł z wzięciem skrzynki przez Naruto też był dobry, bo mogło to pomóc w identyfikacji podróbek. Kiba miał Akamaru, Hinata rana na kostce, więc wszyscy mogli jakoś się odróżnić. Podobało mi się to, jak aktorzy grają, udając bycie prawdziwymi, przez co oryginały wydają się przy nich dziwne, agresywne. Ogólnie był to zabawny odcinek, na przykład Naruto użył czakry Kyubiego i stworzył mnóstwo klonów, bo podróbka zjadła mu ramen z domu. Później Blondas odłożył kuferek na ziemię po tym, gdy już złapali oszukańców, ale Hinata, która dopiero co wróciła, o tym nie wiedziała i zaatakowała go Jukenem. No baja. Ten odcinek także był ciekawy, ponieważ to wszystko było tylko testem zaplanowanym przez Tsunade, a podrabiańcy z nimi współpracowali. W dodatku jeszcze gościom zrobił w bambuko, bo w skrzyni, którą mieli przynieść, nie było majątku, a rachunek do zapłaty za to, że ci pomogli w teście. Minusem jest to, że Sakura dopiero po fakcie się ogarnęła, że przecież Naruto był z zupełnie innej strony, ale i tak bez namysłu go zaatakowała. Zwyczajnie od razu by walnęła podróbce i by się na coś przydała. No i widać, że to filler, bo Tenchi ma otwarte oczy. Niby nie bardzo, ale ma. Rzeczy niewiadomych naturalnie, jak to w fillerach zazwyczaj nie ma, a odcinek oceniłem na 9. Dobrze się przy nim bawiłem. Średnia tych dwóch odcinków to 7,5 i powiem szczerze, że ponownie, mimo że to filery, te odcinki miały sens, mogły być normalnie kanoniczne. Ten test był pomysłowy i w sumie sprawdzał trójkę Shinobi Konohy, którzy mieli braki w różnych dziedzinach, by mogli się wykazać w terenie, pokazać jak się zachowają w trudnej sytuacji. No i fajnie. A ty lepiej zasubskrybuj, bo przyjdą typy, co ci ukradną twarz i zrobią siarę na mieście.